Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, jak co roku na muzycznej majówce, na koncercie, który odbywa się w ramach miejskich obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jest nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem, prawie że na żywo, bowiem nasz dzisiejszy koncert jest transmitowany bezpośrednio przez telewizję Naref oraz na profilu facebookowym miasta oraz naszej filharmonii. Czujemy zatem, mimo pustego kościoła, mimo pustej katedry, czujemy Państwa obecność i bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście ze swoją filharmonią. Nasz dzisiejszy koncert nosi tytuł Z ziemi włoskiej do Polski. I tytuł ten, który oczywiście nosi konotacje historyczne, dzisiaj pragniemy odczytać w sposób bardzo literalny, bowiem nasz dyrygent Maurizio Colasanti przyjechał do nas właśnie z ziemi włoskiej. I muzyką stamtąd rozpoczniemy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie. Na początek zatem włoski twórca epoki baroku Tommaso Albinoni i jego Sinfonia G-dur. Przed Państwem Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży, a za pulpitem dyrygenckim Maurizio Colasanti. Thank you.
Jeszcze na chwilkę pozostajemy na ziemi włoskiej. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać mistrza Antonio Vivaldiego, kompozytora, który swoją muzyką w bardzo plastyczny sposób opisywał przyrodę i otaczający nas świat. Dość wspomnieć jego słynne Cztery pory roku czy koncert fletowy Szczygieł. Taką właśnie kompozycją jest również koncert B-dur, który nosi tytuł Konka. Owa tytułowa konka to muszla, którą żeglarze w czasach Vivaldiego używali jako swoistego instrumentu, takiego rogu w czasie mgieł. Podobno owa muszla miała również moc odpierania burz. Wsiadamy zatem na okręt, rozwijamy żagle i ruszamy w muzyczny rejs przez morza i oceany. Thank you.
Droga Maurizio Colosantiego z ziemi włoskiej do Polski była wyjątkowo kręta. Cóż, czasami jeden samolot się spóźni, czasami jakiś lot odwołają i okazało się, że samolot naszego dzisiejszego gościa, naszego włoskiego dyrygenta miał międzylądowanie w Anglii. No tak się czasem po prostu zdarza. Jeśli Anglia, to oczywiście Jerzy Fryderyk Händel i jedna z jego wielu wspaniałych oper, opera zatytułowana Alcina. Przed Państwem wystąpi za chwilkę nasza solistka, wspaniały sopran Katarzyna Jaracz, którą możecie Państwo pamiętać z naszego festiwalu Sacrum et Musica z 2018 roku. Wystąpiła przed 3 laty. Wtedy występowała z kapelą Bydgoszczyzna, dzisiaj zaśpiewa z naszą filharmonią kameralną. A zabrzmi chyba najsłynniejsza aria właśnie z opery Alcina, aria zatytułowana Tornami a Veggiar, co w bardzo luźnym tłumaczeniu oznacza Wróć do mnie i mnie kochaj. Katarzyna Jaracz i łomżyńscy filharmonicy pod batutą Maurizio Colasantiego. Solo con l'amor, questa rima fedele e calma.
Przed chwilą zabrzmiała kompozycja Antonio Vivaldiego, a była to sinfonia do drama per musica zatytułowanego L'Incoronazione di Dario, czyli Koronacja Dariusza. A my szczęśliwie dotarliśmy do Polski. Fryderyk Chopin to przede wszystkim wspaniałe dzieła fortepianowe, ale Fryderyk Chopin pisał również przepiękne pieśni. Życzenie z tekstem Stefana Witwickiego oraz Śliczny chłopiec do słów Bohdana Zaleskiego. A blok ten zakończy nastrojowa, przepiękna pieśń skomponowana przez Mieczysława Karłowicza. Pieśń Pamiętam ciche, jasne, złote dnie, która powstała do wiersza Kazimierza Przerwy Tettmajera. Pieśni te usłyszycie Państwo oczywiście w wykonaniu Katarzyny Jaracz, której towarzyszyć będą łomżyńscy filharmonicy pod batutą Maurizio Cola Santiago. Śliczny chłopiec, czego chcieć, czarny wąsik, biała płeć.
przyszło, więc czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. Śliczny szłopiec, czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. Każde słówko, co powie, lgnie mi w sercu i w głowie. Śliczny szłopiec, czego chcieć? Wąsik, biała płeć, śliczny szłopiec, czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. Gdy plusamy dwoje patrzą na nas uczroje, śliczny szłopiec, czego chcieć? Wąsik, biała płeć, śliczny szłopiec, czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć. Każde słówko, co powie, lgnie mi w sercu i w głowie. Śliczny szłopiec, czego chcieć? Czarny wąsik, biała płeć, śliczny szłopiec, że i mnie, bo był otwarty w dzieciństwie mym. I czasem myślę, że ja tylko spał, że całe życie wspominałem już, że droga do Polski naszego włoskiego gościa była wyjątkowo kręta. Jego samolot oprócz międzylądowania w Anglii na chwilkę znalazł się w Danii, dziwnym zdarzeniem losu. Stamtąd Maurizio Colasanti również przywiózł jeden utwór, a będzie to Karla Nielsena, chyba największego duńskiego kompozytora, który żył i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Będzie to jego Bømisk Dansk Folketone, czyli czesko-duńska piosenka ludowa.
Nasz dzisiejszy koncert powoli dobiega końca, a my żegnamy się z Państwem z wielką niecierpliwością, wypatrując spotkań na żywo, bowiem żadną, nawet najnowszą, najwspanialszą technologią nie da się zastąpić tej energii, którą czujemy podczas koncertów, tej wielkiej życzliwości i miłości naszych kochanych melomanów. Ale zanim to nastąpi, do końca maja czeka nas jeszcze kilka koncertów online. Już za tydzień, dokładnie 12 maja, jedziemy do Warszawy koncertować w słynnym studio S1 Polskiego Radia. Zagramy na koncercie finałowym prestiżowego festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne. Następnie 15 maja koncert w ramach Nocy Muzeów i jeszcze jeden koncert pod koniec maja, dokładnie 27. Wszystkie te koncerty będzie można oglądać na antenie telewizji Naref oraz na naszym profilu facebookowym. A w czerwcu już mamy nadzieję spotkać się z Państwem na żywo. I już tak na zupełne do widzenia. Wczoraj miała miejsce pewna wyjątkowa rocznica. Rocznica ważna dla wszystkich Polaków, ale dla nas muzyków rocznica szczególna, bowiem 5 maja 1819 roku przyszedł na świat Stanisław Moniuszko, jeden z największych polskich kompozytorów. A zatem z najlepszymi urodzinowymi życzeniami dla mistrza Stanisława, Katarzyna Jaracz i łomżyńscy filharmonicy pod batutą Maurizio Colasantiego, a usłyszymy dwie pieśni, pieśń wieczorną oraz Znasz li ten kraj. Oh,
Wystąpili dla Państwa Katarzyna Jaracz, sopran, oraz Filharmonia Kameralna imienia Witoldo Lutosławskiego w Łomży pod batutą Maurizio Colasantiego.